pomagacie osiągnąć akces. Chciałabym zaprosić do tego ćwiczenia uczniów. Chodźcie wszyscy, ale także rodziców, jeżeli mają ochotę. Nauczycieli. Jest ćwiczenie, pierwszy spacer skupienia polega na tym, żeby to się przydaje w życiu potem bardzo. Bardzo dobrze. Polega na pozbyciu się napięcia, które mamy gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, z powodu stresu. Pani chodzi! Poczujcie ją na swoim czole, czubkiem nosa, piersią, brzuchem, biodrami i kolanami. Starajcie się nie nadużywać odkrywanych obiektów w tym sensie, żeby ich było jak najwięcej do odkrywania, a nie, że przerzucicie to w zamian za to, że na przykład skupicie się na jednym obiekcie. Załóżmy, znajdziecie kanapkę i przez cały czas trwania dyskusji będziecie jeść tę kanapkę. Ja tego nie chcę, bo to was zamknie na odkrywanie następnych obiektów w przestrzeni. Następna część naszego pokazu to trzy sceny, które łączą wspólny temat, sceny życia z rodzinnego. Wszystkie trzy prezentacje zostały przygotowane pod opieką artystyczną pani profesor Patrycji Durskiej. Pokażemy trzy sceny. W dużej mierze są to sceny uczniów, którzy bohatersko wdarli się na scenę w tym semestrze, którym się to udało, ponieważ w ostatnim semestrze były nas tłumy na zajęciach. Ciężko było czasami wywalczyć sobie próbę, ale niektórym z nas się to udało. Dobrą może wiadomością, drzwi będą zamykane, więc wejdźcie do środka, chcecie oglądać. A ty grasz przecież, co? No to chodź, zobaczmy sobie, potem wyjdziesz. Dobrą wiadomością pewnie dla uczniów będzie to, że po feriach wracamy do pracy w mniejszych grupach. To już jest oficjalne. Szczegóły wkrótce, lada chwila. I teraz tak. W tym roku nie ograniczaliśmy
odnosimy się do tego, czy robimy sceny klasyczne, czy współczesne, czy do jednego autora. Natomiast dałam takie hasło sceny z życia rodzinnego. Proszę. Cześć, tato. Cześć. Jak tam? Co u was? Dobrzeście się bawiły? Na cmentarzu odbiło ci. Paula, usiądź przyzwoicie, nogi razem. Raczej skończył mi się kredyt i dopiero to zrobił. Ja też tyle, co? Ja? Przyniesiesz mi jeszcze jedno piwo? Nie. Ja sobie robię. Posłuchaj, proszę, przynieś mi piwo. Nie uważasz, że dość już wypiłeś, który idziesz do roboty. Jutro nie pracuję. Pojutrze też nie. Zwolnili mnie. Znowu? A co ja zrobię z pralką? Nie mam za co kupić nowej, a stara jest do wyrzucenia. Poszukam pracy na niedzielę, bo to mój jedyny wolny. Ja poszukam, tylko daj mi spokój obejrzeć mecz. Meczami też się możesz pożegnać! Skończył się kanapius! Jesteśmy biedni i będziemy żyć jak biedacy! Przestań już gadać przez ten telefon, Paula! Dziękuję, następna scena. Czekam na ciebie. Co? Co miałam, że przyszło po chleb, bo już nie ma. Nie przyszło ci przypadkiem do głowy, żeby kupić? Nie. Całaś przemokła, jak długo stracisz na ulicy? Nie wiem, jakąś chwilę. Gdzie byłaś z koleżankami? Nigdzie nie byłam. Czemu nie odbierasz telefonu? Coś się stało? Co ci się stało? Twój ojciec? Jest w kuchni. Dziękuję. Scena pochodzi z komedii obyczajowej Ich czworo Gabrieli Zapolskiej. Thank you.
ci. Ja nie głodna. Dajże jej spokój. Przecież wróciła do twojej matki i tam się najadła. Czyż to? Wymówka, że wnuczkę do babki posłała? Znów wymówka. Dziecko się najadło, więc nie chce jeść. Może miałam zakazać dziecku, żeby nic w usta mojej matki nie wzięło. Jedz! Twój ojciec z nich w domu nie je. Niech się chowa na Wigilię u swojej mamusi. Ale ty, słyszysz? Każę ci jeść w domu. Dla mnie dziś jest dzień rodzinny, rozumie się? Dzień rodzinny. Może to jest głupie, ale już tak byłam głupio wychowana. Cóż począć? Nie trzeba było się z taką głupią żenić. Gdybyś ty mniej mówiła. Co? Gdybyś ty mniej mówiła. W takim razie i ty mógłbyś mniej mówić. To, co mówimy oboje, ma ten sam walor. W domu nikt mnie nie uważał za głupią. A nawet przyznawano mi pewną inteligencję. Tuszę, iż nie bardzo się zmieniłam. A choćby z tego względu, że obcy jest tak wielką inteligencją jak twoja, powinnam była zmączyć to całe twoje profesorstwo. Kompli? Jest! Co się patrzysz? Jest! Dobrze, proszę mówić. Śliczna Wigilia! Pogrzebowa stypa! Któż winien? Ja? Może ja? Dary, mój kochanie, jeżeliś ty zerwał z moją matką, to ja zerwałam z twoją. Moja matka była za głupia dla ciebie, więc twoja vice versa. No, przyznam ci się. A daruj, moja matka może nie miała takiego wykształcenia jak twoja, ale za to miała zdrowy rozum, a to więcej. Boże, ale gdyby nie to, bylibyśmy dziś wszyscy u matki, siedzielibyśmy razem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Może cię to śmieszne wydać, ale to dla mnie za głupio. Może. Ciekawa jestem, która to z nas tu podróży. Co? Naturalnie. Nie do pary na świecie. Mówiłam zaprosić Wielskiego. Dziękuję. Mój kochany, trzeba było na pannę Manię poczekać. Miała przyjść na 4, ale naturalnie. Oczywiście, że nie, bo pan profesor musi śpieszyć do swojej familii. Lepiej niech żona albo dziecko umrze. Zaraz umrze, dlatego że nastroje się ci. Mój kochany, ja jestem przesądna. Cóż, już tak jest. Moja matka miała tylko chemiczną pralnię, ale za to miała tradycję, wiesz? Zresztą Napoleon był przesądny. Wiesz co? Ja życzę ci, ażebyś ty choć dorósł do obcasa Napoleona. Wierzę w trzy świece, wierzę w pawie pióra, wierzę w niedopary. Zobaczysz!